Dzisiaj odcinek gitarowo przygodowy. Z tego co widzę, to lubię sobie utrudniać życie. Wspominałem wam w ostatnim odcinku, że niedługo kończę 40. I to jeszcze nie nastąpiło. Jeszcze tych 40 lat nie ma. Dlaczego o tym mówię? Jadę właśnie do mojego przyjaciela, którego znam od lat 31. I on również kończy w tym roku 40 lat. A dlaczego do niego jadę? Ze względu na kolekcję jego gitar. A tutaj, proszę państwa, mój rowerek, na którym przejechałem w zeszłym roku trasę z Warszawy do Gdańska. Dzisiaj niestety mierzymy się z kilkoma problemami. Jeden jest dosyć niespodziewany. Mianowicie właśnie zmieniłem dętkę w przednim kole, chociaż robiłem to dosłownie tydzień temu, także nie wiem co się dzieje. A nie mam już zapasowych dętek, także mam nadzieję, że dojadę na miejsce. A druga kwestia... Drugi problem jest dużo poważniejszy. Jestem naprawdę niedzielnym rowerzystą. Cały ja wymyśliłem sobie, że dzisiaj pojadę do właśnie Knopersa obejrzeć gitary. Napijemy się kawy, może coś zjemy. A później pojadę w drugie miejsce. Mam imprezę rodzinną i tam już mam ponad 45 kolejnych kilometrów. A wczoraj byłem na piłce nożnej. Więc jak ja dam radę, to... Zresztą wy się o tym przekonacie już za kilka minut, natomiast ja dopiero za kilka do kilkunastu godzin. Nie wiem, martwię się o tym dętkę, gdy już to pamiętała znowu. To jest chyba najlepszy spot, jeżeli chodzi o panoramę Warszawy w całym mieście. Żeby jeszcze było radośniej, to nagrywam dla was dzisiaj odcinek. Także mam plecak pełen sprzętu. Co chwilę się zatrzymuję, żeby nagrać jakieś ujęcie. No bo czemu? No przecież mi się nie śpieszy. No jestem tutaj na rogu przy delikatesach. Robimy wyświetlenia. Prawdziwym cyklistą jesteś. Dostałem zupę. Knopersa możecie kojarzyć z odcinka sprzed 2 lat, jak wybierał sobie gitarę akustyczną. Już jej tu nie ma. Ale odcinek możecie sprawdzić tutaj. No dobrze, to wykorzystajmy ten moment, żeby sprawdzić, jak smakuje kawa u Knopersa. Dobra. Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem was poinformować, że a propos 40, to do 28 marca, czyli do moich 40 urodzin, obowiązuje aż 40% zniżka na mój autorski kurs Mix Master, także serdecznie zapraszam na kursyrymula.pl i wracamy do filmu. Dzięki. No, przy ile ty masz gitar? Obecnie? Aż policzę dobrze. Raz, dwa, trzy, pięć. Dwa elektryki i jeden klasyk i dwa akustyki. No ale Baby Taylor liczy, bo jeszcze taka zabawna trochę gitara. Baby Taylor. No cool. A to jest taka podróżna jakby, tak? Tak, taki trochę travel. Trochę taki, ciężko powiedzieć, bo to za śmiesznie brzmi nawet. Taki pudełko. Aha. Ale gryf jest w miarę normalny, tak? Tak, proporcje są może trochę krótszą o tę menzurę, wiesz, bo to ma... Byliśmy jeszcze w liceum i Łukasz zaczynał już coś tam grać na gitarze i pamiętam, że próbowałeś się nauczyć riffu z Porcupine Tree. Sound of Music? Trains. Potem gitara poszła odstawkę na 20 lat i później... Czy to jakiś okres w życiu? Nie wiem, co się stało, ale po 20 latach gitara wróciła do życia Łukasza. To był taki czas, gdzie potrzebowałem sam ze sobą trochę przeżyć, tak? A ta gitara, i przypomniałem sobie, że ta gitara dawała bardzo dużo przyjemności. Człowiek, jak już ma te, powiedzmy, te część tych gitar, które zrealizowała swoje marzenie, one się strasznie różnią od siebie i wydawało mi się, że jak będę miał strata, to strat będzie coś wspaniałego. Okazuje się, że jak zacząłem tak grać na tym stracie,
to mi się przyjemniej gra na PRS-ie, tym przyjemniej, po prostu czucie, feeling taki. I też inna sprawa, że szacunku trochę nabiera człowiek do takich rzeczy jak, że nie sprzęt czyni, to jak zawsze, nie sprzęt czyni gitarzystę. Ale żeby nie było, co jakiś czas widujemy się z Łukaszem i ja kojarzę mniej więcej postępy w grze i o dziwo, naprawdę to on nie rzucił. Ja myślałem, że to już zaczyna robić takie kolekcjonowanie instrumentów, wiecie, serdziecha, nowe obiektywy, nowe kamery, nowe gitary. Ale nie, widzę, że po prostu grasz. Coś się poprawiło na pewno, nie? Na początku i tak to... Tak, tak. Moja ulubiona gitara, Taylor akustyczny. Tutaj to jest wersja koncert, czyli mniejsze pudło. Cała jest z mahoniu, zmieniłem klucze. Super trzymają strój. Klucze oczywiście gotochy, nie? To jest... Mhm. Mi się standard. Wydaje, że to jest taki standard. Gitara to jest, wiadomo, można ją powiesić na ścianie i sobie się na nią patrzeć. Ale tu chodzi o granie, chodzi o naukę gry od zera tak naprawdę. W wieku, kurde, nie wiem, 37 lat miałeś? Musisz naprawdę dupo godziny znowu poświęcić. Większość ludzi jednak w tym wieku już siada, konsumuje rzeczy, jeździ na wakacje, pracuje i nie ma czasu na coś kreatywnego, a tym bardziej na trening czegoś nowego, na naukę od zera. Dosyć trudnej umiejętności, jaką jest gra na gitarze. To pierwszy elektryk, najpiękniejszy. Też waga, nie? Dla mnie z gitary elektrycznej, on jest lekki, pudło jest lekkie. Tutaj stały ten most, wysokość można regulować, ale nie ma żadnej długości. No stroi, stroi. Tak, stroi, wiesz, bardzo dobrze stroi. Tu też klucze są wymienione. Bo to jest SE, to jest ta taka seria... Seria tania. Odmiara. Tak, taka budżetowa, tańsza seria PRS-ów. Jak dla mnie to jest, powiem, że to jest... Styknie. Jest... świat i ludzie. Tu reszta sprzętu, wszystko jest okej. Okay. Można rozdzielać cewki na single. To PRS-ik akustyczny. Co to znaczy gitara robiona w Stanach Zjednoczonych, a gitara robiona w Azji? Bo ten Taylor jest made in USA i rzeczywiście jakościowo, jak przychodzi taki Taylor, no to tu nie miało się do czego nic, nie można się było przyczepić. A chiński PRS, choć nie jest to tania gitara, ale masz, widać, że klej gdzieś jest poklejone, gdzieś tam trzeba robić tam jakieś pierdoły, tak ogólnie bardzo fajnie brzmi. Ale w ogóle widzę, że ty te struny zmieniasz ogólnie. Tak, ja zmieniam struny. Co regularnie, nie? No staram się co parę miesięcy zmienić struny. Właśnie, złapał ktoś kostkę na ostatniej trasie koncertowej ode mnie, no to proszę bardzo, kto, kogo tu mamy na kostce? No, to za późno. Ja na Strata czekałem prawie 20 lat, żeby sobie kupić. A, żeby dojrzeć. I nadal dojrzewam, on wisi na ścianie, dużo używam przy nagraniach, ale nadal na przykład teraz nie gram na Stracie. Nie, ale Fender Strat Ultra. Co to znaczy Ultra? Ultra to znaczy, no lepsze wyposażenie, w sensie tutaj cały sprzęt, gear, hardware, to są blokowane klucze. Most jest lepszy, jak widać powycinane na... A, takie zobacz, tu jest takie, jest wgłębienia, powycinane na ciało, powgłębiane, że bardzo wygodnia pozycja, nie? Tutaj do grania bardzo wygodnie. Ja w ogóle powiem ci, że ja od siebie tą gitarę pożyczę, jak będziemy potrzebować. Dobra, no to okej. Okay. Ale ja słyszałem, że to nie są wszystkie twoje gitary. No jeszcze mam klasyka jednego. Topic, a to jest ta sama marka, którą tam wtedy pierwszą gitarę, co mieliśmy, Laga, tak. Pierwszy Laga, francuski, to jest francuski. Moja zawsze na zawsze. No Roadworn, proszę bardzo. Pierwsze uderzenie było, spadła z krzesła. Jest budowany tuner i efekty. Chorus jest i tak, no na klasyku. Okay. To był dziwny pomysł. Bardzo dziwny pomysł. Jak grałem trochę tych klasycznych, tutaj uczyłem się, miałem epizod, co chwilę uczyłem się z nauczycielem, to też na klasyków wsiadałem do klasycznych melodii. Dzięki Knopers, pyszne nie było. Trzymaj się. Powiem wam tak, przyjaźń z Knopersem to jest taka przyjaźń na całe życie. Kocham tego gościa. I przez to się zasiedziałem po prostu i utrudniłem sobie po raz kolejny życie. Mam 90 minut na przejechanie 30 km, ale przynajmniej podpompowaliśmy koło. To jest co mnie najbardziej przeraża, czyli podjazdy. Jezu, przypomniało mi się, jak jechałem trzeci, czwarty dzień mojej wyprawy z zeszłego roku i już przestałem się cieszyć z tego powodu, że jest zjazd, bo wiedziałem, że zaraz będzie górka. A górki dużo kosztują. Nie wiem, widzicie to? Widzicie, że opona jest krzywo? Całe koło jest krzywo. Czy coś z tym zrobić?
Wiadomo, że można tak, tak ironizować, być tak cynicznym, że kryzys wieku średniego, po co mu ta gitara? Ale nie wiem, no dla mnie to jest, szczerze mówiąc, powiem wam, mega fajne, wręcz takie piękne. Kupił sobie kilka gitar, stać go na to, ale gra na tych gitarach, spełnia swoje po prostu jakieś tam marzenie z wieku nastoletniego i po prostu robi to. Nie siedzi na dupie po prostu i nie narzeka, tylko po prostu się bawi życiem. A tymczasem Maciuś musi jechać dalej, ponieważ czas mija, a ja jestem naprawdę, mówiąc brzydko, w dupie, bo jak widzicie, albo i nie widzicie, już się zaczyna ściemniać. Mój czas naprawdę mija, mam, no bo jestem praktycznie spóźniony. Jak nie przycisnę, to się spóźnię. Falenica. Dzisiaj odcinek będzie zatytułowany Maciek płacze, co 3 km. Jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Yes Theory. I oni mają takie motto: Seek Discomfort. To jest bardzo krótkie, fajne stwierdzenie. Wydaje mi się, że to jest w wszystkich takich aktywnościach, może jak na przykład bieganie, czy jazda na rowerze dalej niż ci się chce. To właśnie na tym polega, że trochę szukasz tego dyskomfortu, żeby tak, no kurde, to będzie taki truizm, ale tak, żeby poczuć, że się żyje, bo naprawdę najlepsza część biegania czy jeżdżenia na rowerze to jest moment, jak dojeżdżasz. Cała trasa to jest walka o to, żeby wreszcie ten moment nastąpił. I ja cały czas walczę. W niedawnym odcinku mówiłem o tym, że ja praktycznie siedzę w muzyce od 20 lat. Kto przez nigdy nie siedział w muzyce, zajął się po prostu graniem na gitarze. I ja widzę po prostu, jak mu się oczy świecą, jak sobie razem pograliśmy troszeczkę. To człowiek sobie przypomina, po co to się w ogóle robi. Jedziemy. Sukces połowiczny. Dojechałem spóźniony, ale dojechałem. Wiem, że to wydaje się żałosne, te odległości, bo zrobiłem w sumie no 50 km, ale mam ponad 15-kilowy plecak na sobie. Także szukajcie dyskomfortu. Nie jestem pewien, czy to była czysta przyjemność tym razem, no ale uznajmy, że była. Także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego. Pa! A, no i pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał. Będę bardzo wdzięczny.